Witam serdecznie. Gościmy dzisiaj panią dr Karolinę Mielko, która jest lekarzem i specjalizuje się w tej chwili w neurologii w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie. Chcielibyśmy porozmawiać o dwóch metodach infuzyjnych, które od niedawna mamy w Polsce refundowane w ramach programu lekowego. One, te dwie metody są w jednym programie lekowym i to są metody, które dla tych chorych, którzy nie kwalifikują się na DBS. Przypomnijmy, że na DBS nie kwalifikują się, czyli na głęboką stymulację mózgu nie kwalifikują się osoby. Dlaczego? Nie kwalifikują się z powodu np. zbyt krótkiego okresu czasu trwania choroby, z powodu wieku, czyli jeżeli mają powyżej 70 lat. I tacy pacjenci, którzy nie kwalifikują się do samego zabiegu, czyli mają przeciwwskazania czy kardiologiczne, czy jakiekolwiek inne związane z anestezją, czy z samym zabiegiem. Chorzy z ciężką depresją, która jest otępieniem, które nie podlegają leczeniu. Czyli nie ma współpracy, brak współpracy podczas zabiegu z pacjentami, więc myślę, że to otępienie, tak, to są główne... Jedna z głównych też przyczyn. I dla tych chorych mamy w tej chwili dwie metody. Jedna została refundowana, podpisano ją w Ministerstwie Zdrowia 1 maja 2017 roku. To wtedy, no, niestety już nie ma tego wiceministra, który podpisał, doktora Marka Tombarkiewicza, z którym bardzo nam się Fundacji Parkinsona bardzo dobrze się współpracowało, który pochylił się nad problemami chorych i zrozumiał, że ta droga metoda leczenia no jednak jest potrzebna i że ta metoda ratuje życie chorym. I metoda duodopy polega na? To jest na podaniu tak jakby bezpośrednim do miejsca, w którym się wchłaniają preparaty te lecznicze do dwunastnicy, przez pompę, tak jakby przez skórną. Czyli tak, chory ma pompę na sobie, na pasie czy na szyi, w takim specjalnym futerale i tam jest dla każdego chorego ustawiona dawka leku, bo to w zależności też jest od zaawansowania choroby, od wagi chorego i tak dalej. Natomiast jest dostęp drgany dojelitowy przez PEGA, tak. Czyli... Mamy gastrostomię, czyli tak, dziurkę w powłoce brzusznej. Przez tą powłokę przechodzi rurka. Tak. Na końcu tej rurki jest PEG, który jest jakby zakotwiczony w jelicie cienkim. PEG to jest cała procedura, tak. Przez skórne. I to jest zakotwiczone w jelicie cienkim. Tak. I lek jest podawany bezpośrednio do jelita cienkiego, gdzie się najlepiej wchłania. Tak. Bo warto pamiętać, że jak łykamy tabletkę, to mamy, zanim lewodopa dojdzie do mózgu, to mamy barierę krew-mózg. Tak, a musi przejść cały proces trawienia. Tak? No właśnie. I panie doktor, czyli tak, jak tabletka to jest 100%, to do mózgu trafia ile? 5-7%? Myślę, że niedużo. Niedużo więcej. Ciężko mówić procentowo. Tak. A natomiast w tej metodzie mamy tak, że lek jest podawany bezpośrednio dojelitowo i chory nie ma stanów on i off, czyli włączenia i wyłączenia. Czy przyczyną tego też jest to, że szybciej się wchłania, tak? Czyli po przyjęciu tabletki na wchłanianie ma wpływ bardzo wiele czynników, czyli temperatura pokarmu, jakość tego pokarmu, czy kiedy się wzięło, popity, kiedy się zjadło, tak, i tak dalej. W którym momencie został użyty. I to też wpływa na te czasy on-off. A tutaj jest sytuacja, że podane jest bezpośrednio do miejsca, w którym następuje wchłanianie. Więc właśnie dzięki temu jest tak jakby bardziej stały poziom funkcjonowania pacjenta. Czyli stałe stężenie, bardziej stabilne stężenie lewodopy w organizmie. Tak. I metoda, o której mówimy w tej chwili, czyli lek podawany metodą infuzyjną do jelita cienkiego, to jest duodopa. Natomiast drugą metodą infuzyjną, czyli podawanie leku za pomocą też pompy, tylko mamy pompę podskórnie, czyli na końcu tej rurki, gdzie jest podawany lek, mamy igiełkę,
codziennie rano się tą igiełkę wszczepia tutaj na korpusie ciała, czy na ramionach, czy nawet na udzie. I przez mniej więcej 18 godzin, przez cały dzień ten lek jest podawany w odpowiedniej dawce. I to też powoduje, że nie ma stanu tego włączenia i wyłączenia. Wiele razy, może nie wiele razy, często słyszałem, że te metody są metodami niezbyt komfortowymi dla pacjentów, że są wręcz niebezpieczne. Ja mam taką teorię, że to są metody, które wymagają bardzo dużej higieny. Bo trzeba dbać, jakby, bo ma się jednak tą stomię, czyli trzeba dbać o ten otwór w powłoce brzusznej. Z tego co wiem, trzeba dbać o te pompy, czyli je przemywać, dezynfekować. Trzeba dbać o te igiełki, które są wszczepiane pod skórę. I no, nie jest to metoda łatwa, natomiast to jest metoda dla tych, którzy się nie zakwalifikowali na DBS. Czy myślę, że warto pamiętać, że są to metody leczenia dla osób z zaawansowaną chorobą Parkinsona, tak, czyli kiedy jakość życia jest bardzo trudna, tak? Jest trudna dla pacjenta, dla rodziny. Więc jeżeli pacjent decyduje się na leczenie zaawansowanej postaci Parkinsona, to czuje to, że ma potrzebę na leczenie, więc jest gotowy na wyrzeczenia i też na współpracę z lekarzami, bo jest to nieuniknione, że trzeba być pod opieką, pod kontrolą, szczególnie na początku w tych metodach infuzyjnych, czyli czy podskórnej, czy w dojelitowym, przy dojelitowym podaniu preparatów jest właśnie konieczne utrzymanie higieny i dobrej kondycji. No tak, bo w DBS-ie jak skóra na głowie zarośnie, no to można głowy i rok nie myć, to tam elektrodą nie przeszkadza. Natomiast tutaj naprawdę to jest metoda wymagająca i metoda, która wymaga współpracy opiekuna, bo nawet z tego co wiem, to opiekun podpisuje takie pewne zobowiązanie, że będzie współpracował, bo bez opiekuna te metody nie bardzo się sprawdzają. Natomiast oglądaliśmy chorych, którzy mają metodę duodopy i apomorfinę podczas turnusu rehabilitacyjnego, takiego szkoleniowego, który Fundacja Parkinsona organizowała w sierpniu, w wakacje w Nałęczowie. I widzieliśmy, że ci chorzy, jak przyjechali, to oni, opiekunowie, mówili, no ale wcześniej myśmy w ogóle nie chodzili. Jak dostaliśmy te metody, to zaczynamy funkcjonować. I ci chorzy codziennie ćwiczyli i z fizjoterapeutą, i ćwiczyli tai chi. Ale to było tylko dlatego możliwe, że oni się kiedyś nie zakwalifikowali na DBS. Dla nich nie było ratunku, a teraz ten ratunek jest. Czyli jest metody infuzyjne, duodopa i apomorfina. I to jest ta sytuacja, o którą żeśmy 5 lat walczyli, Fundacja Parkinsona, i się udało. Natomiast ja jeszcze chciałbym panią doktor o jedną rzecz poprosić, żeby nam pani powiedziała, bo to jest ważne, może jak lekarz powie, to ludzie jakby bardziej wezmą to sobie do serca. Bo mamy taką częstą sytuację, że ktoś dostał DBS, apomorfinę, duodopę, siada na kanapie i czeka na cud. Czy jak się ma te metody, to trzeba się rehabilitować? Bardzo dobre pytanie. Rehabilitacja to jest podstawa funkcjonowania człowieka, który ma jakiekolwiek problemy ruchowe. Czyli tak jakby wzorce ruchu wypracowane, czy prawie wypracowywane każdego dnia na pewno pozwolą dużo lepiej funkcjonować. Więc myślę, że koniecznym jest rehabilitacja właściwie od początku choroby, bo to na pewno pomoże utrzymać się w dużo lepszej kondycji fizycznej. Ja namawiając chorych z chorobą Parkinsona na to, żeby ćwiczyli, mówię, dziś już usłyszałeś diagnozę, od następnego dnia zacznij się rehabilitować. Tak, myślę, że brakuje takich wskazówek też płynących tak jakby od lekarzy, tak? Bo jest to jakaś taka kwestia pomijana, ale myślę, że każdy o tym wie doskonale i że wydaje się to może to oczywiste, ale nie jest to rzecz oczywista. Myślę, że jest wiele metod, o których wy w fundacji mówicie i organizujemy. Natomiast kilka razy na jakichś konferencjach słyszałem, że te metody trzy, duodopa, apomorfina, DBS,
powinno się w tej chwili jakby oferować chorym młodszym. Mhm. Czyli nie tak już, że tak powiem, bardzo zaawansowanej chorobie, tylko jeszcze wcześniej, żeby oni jakby trochę jeszcze z życia skorzystali. Oczywiście. I żeby była możliwość właśnie tej rehabilitacji. W DBS-ie ten czas trwania choroby 5 lat jest konieczny z uwagi na to, żeby nie, że jeżeli nie jest to idiopatyczna postać choroby Parkinsona, to DBS, zabieg DBS może pogorszyć stan zdrowia pacjenta. Ale rzeczywiście nie odkłada się teraz na później kwalifikacji pacjentów, dlatego że po wszczepieniu takiego układu stymulującego, czy właśnie pomp infuzyjnych, jakość życia zmienia się tak diametralnie, że człowiek, który właściwie siedział w domu, jest w stanie wyjść na dwór, przejść, nie wiem, kilka kilometrów, kilkakilometrowy spacer, pójść, pobawić się z wnukami, więc są to bardzo, bardzo ważne aspekty życia codziennego, więc myślę, że tendencja taka jest i myślę, że coraz częściej kwalifikujemy młodszych pacjentów w lepszej kondycji ogólnej, mimo tego, że są w dosyć dobrej kondycji, są kwalifikowani do zabiegu i rzeczywiście uzyskują poprawę. Dziękuję serdecznie. Gościliśmy dzisiaj panią dr Karolinę Mielko. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękujemy.